Elo, elo, 12 Kozlo, pozdro. Dzisiaj mamy dzień 43 i igrzyska imienia Wima Hofa numer 1 w Parzniewie uważam za otwarte. Zapraszam pierwszego zawodnika. Czas do przebicia 3.50. 3.40, przepraszam bardzo. Stoper nastawiony. Lampa jak skurwysyn. Jaki czas obstawiasz? 5 minut. 5 minut? Dobra, kamera padła i w ogóle teraz się skapnąłem, że przecież jak kamera padła, to ona nie zapisała pliku. Ale na szczęście samego wejścia. Ile? 5 minuta. Ale już widzę, że... Nie, ogólnie... Tak mi mentalnie przyspawało. No. Kurwa, nie zatrzymałem też, tak jak ty. Mam wrażenie, no, że ogólnie mógłbym leżeć i leżeć. I... Najgorszy był początek. Tak? Jak tak... Oddychałem w chuj. No. I myślałem sobie ogólnie, że pierdolne, zaraz, że zaraz wychodzę, nie? No. I myślę sobie, ale szacun, że 3 minuty wyjebałeś. A później takie, kurwa, ten oddech jakoś się wyregulował, no i sobie leżę. I nagle te 2,5, bo się wtedy już zapytałem. No. Jestem już tak, kurwa. I później już tylko myślałem o tym, że to już połowa i no, że po prostu, że wyleżę, nie? No jak ma się, właśnie lepiej jak ma się ten czas ustalony. No, ale ten, ale no ustalmy sobie jedno, no na pewno ty miałeś więcej śniegu. No tak, i ciekaw ten jestem, początek czy... mógłby być jeszcze bardziej, bo czułem ogólnie jak mnie ten, no, napierdalanie w plecy w chuj. No. Ten, no jest coś takiego, nie, no, że się kurwa dokręca tam. Jakby cię kurwa ktoś, nie wiem. A po kaplery? Taka armia kurwa. Nie, no masz czerwony fest. Jakby taka armia jakichś małych ludzików cię normalnie. No, no, no. Ale ja też idę do gorącej od razu. Ja idę biegać. Ty, ale ciekawe uczucie. Pojebane to jest, tak szczerze. No, ale czujesz to ukrwienie takie, jak cię tam, kurwa, taka krew tam napływa. Ej, a czujesz, że cała zima przed nami czegoś takiego, że będziemy przebijać. Ale rekordzista jest. No, aktualny rekordzista, gratulujemy. Ogólnie nie wiem, czy nie powinniśmy kupić... Czyli nie zwracam uwagę na ten, po prostu ma być śnieg na tym. Tak, no. I, ale robimy tak, że tylko pojedynczo, nie? Że jednego dnia jeden uczestnik. Tak, no tak, bo tak, śnieg, tak, żeby tak, nie był ubity. A, to tak, to tak. No, to no. Tak, no. Git zasada. Zajebiste, że... Tak, no, że zawsze tylko jeden i na zmianę możemy. Możemy się ubiegać o pas. Zajebiste zawody. Ja już chcę się kąpać. Dobra, no i dzisiaj spokojny bieg. Luźniutki. Też będę testował to lekkie tętno, żeby nie przekraczać tych 130, więc widzimy się już później. Po piątce. Piątka. Dobra, chyba musimy porozmawiać, kurde, bo... Pamiętacie, ja wam mówiłem, nie bierzcie ze mnie przykładu. W żadnej rzeczy nie bierzcie za pewnik, co ja mówię. I zobaczcie, jak to się sprawdza. Jeżeli patrzyliście na moje wyniki i się porównywaliście i na przykład biegacie normalnie
mierząc tętno sobie i patrząc na to, żeby się mieściło tam w granicach 130, to... O kurde, no i bramę mi zamknęli. No ja przykładowo też, wiecie, patrzę na kogoś i mówię, o kurde, ja też chciałbym taki wynik. I się śrubuję niepotrzebnie i nie czuć tego tętna, jak się biega bez zegarka, a teraz pierwszy raz, kurwa, no dosłownie patrzyłem sobie, jak mi wzrasta to tętno. Widziałem, że w drugim kilometrze mi nagle skoczyło tak ze... Bo na początku jeszcze umiałem trzymać to 140, a później już podskoczyło do 150, bo jak zobaczyłem psy, które w sensie policję, która zatrzymała jakiegoś, no wiecie, Araba i właśnie mi wtedy podskoczyło tak do 150. I później jeszcze drugi raz, jak jakoś było bardzo pod górkę, to nagle też do 160 i później już się wahałem między 150 a 160 tym tętnem. No serio, props dla ludzi, którzy umieją, kurwa, tak biegać, żeby na niskim tętnie, bo ja miałem wrażenie, że ja się wręcz męczę tym biegiem, że to tyle trwa i robię takie małe kroczki, ale wręcz, kurwa, czułem, że mogę się bardziej skupić na tym biegu. Na pewno muszę zainwestować na styczeń w buty, bo czuję, że mi się coś dzieje z tą stopą prawą, tam gdzie mam rozjebanego tego buta, no bo w czym mam innym biegać jak na razie? A przynajmniej takie luźne biegi właśnie robię. No, co do tempa, no to jak myślicie, no na takim tętnie ja myślałem właśnie, że ja to, wiecie, ja biegam to 5.30 na przykład i ja mam bardzo niskie tętno, a tu się okazuje, że ja nie umiem mieć niskiego tętna nawet. I przykładowo teraz miałem tempo 6.47 i pułap tlenowy 52. Do końca jeszcze nie pamiętam, co to znaczyło, ale jest na niebiesko, to chyba dobrze? No i średnie tętno miałem teraz 154. No to jest progres. Jest progres, bo jak wcześniej patrzyłem na to, co ja jak tam dyszkę biegłem do firmy, ty, no to tam tragedia, 170 chyba to tętno. No muszę nauczyć też ciało czerpać energię z tłuszczu i wtedy wyszczuplić się jak najbardziej na tego plancza zajebanego. No nie ma co się podpalać, pamiętajcie. Ja żałuję, obiecuję poprawę, że aż tak mocno starałem się mieć jak najlepszy wynik, bez sensu. Muszę swoim tempem i właśnie wyczuć to moje niskie tętno. Krok, ten. Ja w ogóle na przykład nie wiem, czy się... Możecie też mi właśnie napisać, czy jakieś metody oddychania, czy macie jakieś. Bo ja teoretycznie wiem, że coś takiego jest, ale no kurde, ale nigdy się nie zagłębiłem w temat, czajcie. Zacząłem czytać książkę, to zacząłem robić serię i nie ma czasu czytać książki o bieganiu. A fajnie by było tu się dowiedzieć, a wiem, że niektórzy z was tam biegają, coś tam. Najlepiej właśnie jak ktoś wytłumaczy mi. Więc tak, miejcie swój rozum, nie wzorujcie się 100% na kimś i po prostu myślcie. Właśnie to trzeba robić, wyciągać błędy i starać się poprawiać tego, a nie za wszelką cenę dalej robić chujowo. Trochę zjebałem, ale to powiem zaraz dlaczego i przez to teraz muszę zrobić ASMR Q&A i odpowiem tak na jakieś 3-4 komentarze i chciałbym iść spać, bo uwaga, uwaga, jest godzina 4:09. Czemu tak? Ano dlatego, że wróciłem z biegania z tej piątki, od razu rzuciłem się na jedzenie, zjadłem spaghetti, 4 naleśniki z serem i mango, do tego serek proteinowy, 2 batony, jabłko, 2 dziki grape bez kofy, chyba litr wody i jeszcze ciasto od mojej mamy. I wyobraźcie sobie, no jak bardzo byłem wyjebany. Ja siedziałem na kanapie, oglądałem coś do jedzenia i dosłownie skończyłem jeść i no umarłem. Dosłownie zgon. Zgon jak na imprezie, nie? I budzę się, wiecie, po drugiej, 2:30, czyli tak z godzinę chyba spałem jakoś. Ogarnianie się, rozciągnąłem się, godzinę chyba jakoś, zimną wannę już zrobiłem, pranie, no i stwierdziłem, że no nie mogę zostawić was z samym turniejem Wimachofa i bieganiem, więc trochę tutaj myślę, że no myślę, że muszę wam oddać tutaj, mieć swój honor, o, muszę mieć swój honor. HS Stiglitz, 50 minut temu, najwyżej komentarz. Witam, 3:12 przed Kozlo,
to chodzi o wielkość siurtaka. Pozdrawiam. Pozdro. Hestiglitz. Szukaj odpowiedzi, a znajdziesz. Szukam komentarzy. Powiem wam, że coraz mniej pytań mi zadajecie. Mam wrażenie, więc to chyba dobrze, że znaczy, że po 40 dniach już w miarę zdążyliście mnie poznać. O, tu jest mocna do rozkminy. Lecimy dalej. Tutaj będzie okresowo rozkminiane, nie? Kuba Ruszecki 8235. Rozkmina co do tego, co było w bonusowym odcinku o Legionie. W TDP, dzień 39. Mówisz w 31 minucie, 32 sekundzie, że zaczyna się u ciebie okres pustyni. W przypowieści o Legionie było coś o człowieku na pustyni. No i tak, no, mogłem to zrobić celowo, tak wspomnieć o tej pustyni, no bo dzień wcześniej czytaliśmy o tym z Błażejem, ale no była to lekka metafora, ale jednej rzeczy nie zauważyłem, a tutaj ten kolega Kuba zauważył. W Biblii, w Ewangelii Świętego Łukasza jest napisane: pełen Ducha Świętego powrócił Jezus nad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni, uwaga, uwaga, 40 dni, gdzie był kuszony przez diabła, a jutro, w sensie dzisiaj, jak to czytam, jest 40 dzień TDP. Przypadek? Czujecie to, że 40 dni, a ja mówię, że nadchodzi okres pustyni. A co jeśli to był teraz okres pustyni, a teraz, kurwa, nie wiem, gdzie ja trafiam. To jakiego, na jaką mapę, kurwa, mnie wyjebie. Tutaj Harry SO12. Bardzo mnie bawią takie komentarze właśnie. Nie ma się czym martwić, Koslo Pozdro. Nadinterpretujesz niektóre fakty. To nie tak, że w kluczowym momencie, gdy nie będziesz w stanie przełamać pewnej bariery, sięgniesz po moc demona, który siedzi głęboko w tobie. I tu na dole jeszcze jest Legion i Klepsydra. Efekty uboczne walenia konia. No kurwa, no serio, jeszcze typ się nazywa, uwaga, Demone SD434. Nie róbcie tego w domu, jeszcze sobie odpowiedzią. No kurwa. O, Matt Zyd. Zwróćmy też uwagę, że ludzik, który jest wysysany, robi pozycję identyczną jak ty na maszynie Smitha lub drążku, czyli chodzi o Elsita z jedną nogą. I rzeczywiście ja teraz bardzo długi czas jestem na tym Elsicie z jedną nogą, a tam Wagner właśnie dosłownie wychodzi tak z Elsita, co nie? O, to Erkoksie na przykład właśnie napisał, czy 12 przed Kozlą odnosi się do 12 apostołów? Nie. O, i Erkok się od razu też, druga rozgmina. Zauważ, że w logo Legionu na laptopie są trzy takie stożki. Może każdy z nich po kolei symbolizuje ciebie, Wagnera i Kozlo. No kurwa, i te trzy postacie łączą się w Legion. To ten znaczek. Nie wiem, czy, kurde, mogę tak podjebać logo? Wersów podjebała, to chyba ja też mogę trochę się zainspirować. Venom 2647. Siema Kozlo, wczoraj na live ekipy WK Owca przeczytał twoją kartkę z Wagnerem na ścianie i zastanawiali się, o co chodzi z nim i kim on jest. Myślisz, że warto im wytłumaczyć? Pozdro, trzymam kciuki, siła i honor. Dzięki wielkie, siła i honor. Kurde, no, wydaje mi się, że jak się zapytają, to mogę wytłumaczyć, ale wiecie, to nie jest takie proste. Weźcie tutaj, streście to 40 odcinków, tu się naprawdę dużo odjebało, żeby powstało to, co powstało. I no, jak Wagnera samego jako postać mogę jeszcze, no to już całą resztę historii, no to jest ciężko streścić, nie? O, no i zakończymy sobie, bo no, wydaje mi się, że mogę zakończyć. Jak macie jakieś pytanka, to podsyłajcie, bo widzę, że coraz mniej pytacie. Widzę, że wiadomo, Legion zajebiście się sprawuje, bo widzę siłę i honor. To i Saker mówi, że pod filmami w ogóle widzi was. Ja też pod ekipą widzę, pod Wukadzikiem widzę, więc zajebista robota. Legion, kurwa, się rozrasta. No co ja mam powiedzieć? No dumny jestem z was. I tutaj też, no wszędzie siła i honor i Legion, kurwa, no tak trzymać, kurwa, Legionie. Tak trzymać. Patlab 411.
Pytanie filozoficzne. Jaki jest największy problem ludzkości? Siła i honor. Wszedłem w odpowiedź. Matip 15. Bartosz Wagner. Serduszku, ja to w chuj. No kurwa, zajebał mi odpowiedź, ale serio, Bartosz Wagner to jest kompletnie top 1 problemów świata, kurwa. Jakby ludzie mogli go znaleźć i wyplemić, zajebać, powiesić, to kurwa, to by był, pokój na świecie następuje. Gdyby Bartosz Wagner zginął, to na świecie nastałby pokój. Mam nadzieję, że nie rzuciłem właśnie jakiejś przepowiedni, ale jeżeli chodzi o taki problem ludzkości, trochę odnoszę wrażenie, że ta coraz większa świadomość i mam wrażenie też w coraz młodszym wieku, trochę mnie to przeraża, do czego to może zaprowadzić ludzkość. Nie wiem, czy to dobrze po prostu, że ludzie stają się aż tak świadomi, i ja to nawet zauważam. I ja też mam wrażenie, że ja z miesiąca na miesiąc coraz moja świadomość tego, co się odpierdala, coraz bardziej rośnie i nie wiem, czy to tylko przez to, że ja odnoszę takie wrażenie, że mam szybki progres tej świadomości przez ostatnie, 3 lata, czy to bardziej chodzi o ogół, bo wiecie, internet zajebista rzecz, tylko kurwa tak do 2015, a później to już kurwa, nie wiem, teraz to, czy ja właśnie dorosłem i przez to mam takie treści też, w sensie, będąc człowiekiem, który ma dostęp do internetu, możecie posiąść taką wiedzę, której byście możliwe nie chcieli mieć, mając już tą wiedzę. Czajcie. I myślę, że nie jest już takim schematycznym pierdoleniem, że bo internet to dzieci, że dziecko teraz telefon ma w łapie. To już jest standard. To już nie trzeba o tym gadać. To po prostu się stało i chuj. Ale ta właśnie świadomość, bo macie takie kanały, z których możecie się dowiedzieć o takich rozkminach, które panują na świecie. Nie mówię tu o teoriach spiskowych, tylko o jakichś takich też naukowych kanałach, gdzie pokazują wam takie rozkminy, gdzie ja wcześniej po prostu nie miałem czegoś takiego w głowie, że coś takiego istnieje, coś takiego może się dziać, jest takie prawdopodobieństwo na to. Nie chcę teraz rzucać przykładami. Do czego to zmierza? To ja nie wiem, bo mam wrażenie, że zdrowie fizyczne i to, jak się ludzie czują fizycznie właśnie na co dzień, jest lepsze niż kiedyś. Dajmy na to te 200 lat temu. Ale tak psychicznie, zaczynamy tracić to poczucie szczęścia z tych mniejszych rzeczy. Chcemy coraz lepszych rzeczy. Chcemy być coraz lepsi. Nie jesteśmy tu i teraz. Żyjemy przyszłością. I jest mnóstwo takich innych rzeczy, które właśnie wydaje mi się, że są błędem pewnym w ludzkości. Nie wiem. Chociaż nie wiem, czy to lepiej jest, żeby społeczeństwo było świadome, czy lepiej, żeby było ogłupione, ale szczęśliwe. To jest taki dylemat, nie? Chyba tylko z takim czymś was zostawię, bo nie wiem, czy jest sens, żebym się tutaj jeszcze bardziej rozwodził. Plus odnoszę wrażenie, tak po sobie bardziej mówię. Możliwe, że inni mają inaczej. Na pewno inni w innym wieku mają inaczej. Bo ja też miałem inaczej w innym wieku. Rozumiecie? I ja teraz mam coś takiego, że mam wrażenie, że przez to, że ja zapierdalam, dostaję tyle informacji i wiecie, że nie dość, że jesteśmy skupieni w takim szybkim świecie, to jeszcze dodatkowo jest bardzo dużo ładowane informacji do mózgu codziennie
gdzie jak nie było tego internetu, no to mieliście to jakoś zrównoważone, mam wrażenie, tak jak sobie przypominam. Aczkolwiek wiadomo, że pamięć jest złudna. Wiadomo, no kiedyś to było, nie? Ale jest teraz. Ja bardziej staram się żyć teraźniejszością, aczkolwiek często niestety mi się to nie udaje i żyję przyszłością. To jest, ojej, to w ogóle mój okres taki, powiem wam, licealno-policealny, to cały czas to jest jebane, mam wrażenie, bo aktualnie to ja żyję teraźniejszością i sobie wyobrażam przyszłość i się jaram, ale wcześniej to ja miałem coś takiego, że ja tylko przez cały tydzień, przykładowo jak pracowałem w korpo, to ja cały tydzień myślałem tylko o, przykładowo, o, teraz będzie impreza i ja albo o, we wrześniu jadę gdzieś. Ja myślałem, kurwa, tylko i wyłącznie o tym wyjeździe, albo tylko i wyłącznie o tej imprezie, albo tylko i wyłącznie o tym spotkaniu. I wiecie, to jest coś takiego, że wam tydzień przepada, a wy i tak się tylko czekacie na tą jedną chwilę. Czekacie na ten i jeszcze nie dość tego, jak się nastawicie na coś, kurwa, za bardzo, to później to jest chuj w dupę i, kurwa, nie jesteście usatysfakcjonowani co do końca tak w 100% tą chwilą i przez to może wam zaburzać też nastrój tego dnia. Kurde, trzeba myśleć teraźniejszością, w sensie żyć teraźniejszością, a nie żyć przyszłością, no. Ani przeszłością. Idę spać. Jest 4 w nocy, a ja pierdolę do aparatu. Aparacie. Koniec tygodnia, ciężkiego tygodnia. Oby ten był lżejszy. Ale nie widzę tego, chyba muszę się przyzwyczaić po prostu jeszcze bardziej. Niby już jestem przyzwyczajony, ale jeszcze tak, wiecie. Co, to już są tylko 3 miesiące. Niby nie jestem nawet w połowie, ale szybko to leci, szybko. No, idę spać z myślą o handstand push-upsach, bo takie dostałem zlecenie od senseja, że mam zasypiać z tą myślą, więc zasypiam z tą myślą. Muszę tam sprogresować. No i co? Siła i honor.